No i znowu spotykamy się na kanale Polaków w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj naszym gościem jest Kinga z Meksyku. Kinga jest znana pod innym tytułem Polki na siedmiu kontynentach. Taka grupa na Facebooku, dużo na Instagramie i ostatnio na YouTubie. Także jest to skomasowane 3 lata wywiadów z Polkami, które mieszkają poza Polską. Kinga jest żoną, mamą. To jest taka historia miłosna, która zaczęła się 12 lat temu i od 11 lat już mieszka w Meksyku. Także Kinga, witamy i powiedz, gdzie teraz jesteś? Witam bardzo serdecznie, dziękuję. Dziękuję, bardzo fajnie przedstawiłeś. Znana jako Polki na siedmiu kontynentach. Ostatnio słyszałam też, że jestem matką wszystkich Polek. Też na podcaście nagrywałyśmy właśnie tutaj z Alicją i Alicja mówi, ty Kinga jesteś matką wszystkich Polek. No może dlatego właśnie przez projekt Polki na siedmiu kontynentach. Na pewno więcej też dużo działam na swoim Instagramie Kinga in Mexico, ale zdecydowanie bardzo ci dziękuję. W tej chwili jestem w Meksyku, w centrum Meksyku, w mieście León, czwarte co do wielkości miasto w Meksyku, więc duże, prawie dwumilionowe. I jestem w tej chwili w swoim domu. Co prawda ucięłam sobie głowę, ale zobacz za mną zdjęcie moje z wesela, ślubne. O, no to fajnie. Kinga, ale tak zapytam się mniej więcej, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? We wtorek, 18 lipca, będę miała 39. A Jestem z Polski skąd jesteś? Z Legnicy. Z Legnicy. Aha, i w takim razie wytłumacz, jak to się zaczęło? Czy z Polski od razu do Meksyku, czy z Polski przez coś tam do Meksyku, za pracą, życie osobiste, jak to było? Troszkę to jest historia z Stanami Zjednoczonymi w międzyczasie, dlatego że jak skończyłam studia magisterskie w Polsce, jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, to postanowiłam, że podszkolę swój angielski i wyleciałam na 2 lata. Najpierw był plan tylko na rok, poleciałam na 2 lata do Stanów jako au pair, jako niania. I kiedy byłam na drugim roku, to koleżanka z zajęć języka angielskiego mówi do mnie, ostatnio opublikowałam nasze zdjęcia z imprezy i właśnie kolega mój z Meksyku powiedział, że chciałby cię poznać. No oczywiście ona to sobie wzięła bardzo do serca, po prostu nas zgadała nas, podała mi swój numer telefonu, tak naprawdę dała mi swój telefon, wtedy on dzwonił, ona podała numer telefonu, telefon i zaczęliśmy rozmawiać, tak z takiej po prostu pierwszej rozmowy wywiązało się więcej. Po paru miesiącach postanowiliśmy, że się spotkamy. Ja byłam wtedy w Wilmington, Delaware, niedaleko Filadelfii w Stanach, on był tutaj w León. Co prawda do tego spotkania w Stanach nie doszło, ale kilka miesięcy później spotkaliśmy się razem w Berlinie na lotnisku i spędziliśmy miesiąc w Polsce razem. Miguel wrócił do Meksyku, a ja 8-9 miesięcy później przyleciałam już do Meksyku z pomysłem na to, żeby zostać. I to było 11 lat temu, tak? To było, dokładnie przyleciałam do Meksyku 11 lat temu, a poznałam się z Miguelem w 2010 roku, czyli prawie 13 lat temu. Aha, no to świetnie, no bo to jest tak, wiesz, raz miałem taką pracownicę, ona była z Iranu oryginalnie i przyszła któregoś dnia do pracy i opowiadała, wiecie co, taki kolega wczoraj poprosił mnie do tańca, bo była prywatka, więc opowiada już tam całą historię, że teraz to będziemy mieli 2 dzieci i tak dalej będzie i potem nic z tego nie doszło, no to ty to tak spowolniłaś trochę, no ale z drugiej strony jakbyś wtedy nawet zdecydowała się, że no to jakiś Miguel będzie z Meksyku i będziemy mieli 2 dzieci, a tutaj się spełniło nagle, nie? No to... Ja nie, absolutnie. To znaczy do tego 25 grudnia, bo to było dokładnie, wszystkie rozmawiałam z Miguelem, to był 25 grudnia, pamiętam jak dzisiaj, bo to przecież Boże Narodzenie. I ja absolutnie w żadnym momencie swojego życia nie myślałam o tym, żeby mieszkać w Meksyku. I zawsze to powtarzam, że jeżeli powiesz do mnie, wypisz jeszcze 20 lat temu czy 15 lat temu, wypisz 15-20 krajów, w których byś mogła mieszkać, tam w Meksyku na pewno by nie było. Myślę, że nawet na liście 50 by się ten Meksyk nie pojawił. Więc no, ja byłam trochę przerażona, no bo Meksyk, oczywiście mieszkając 2 lata w Stanach, też nasłuchałam się tego, jaki jest Meksyk. Media w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, nie owijają w bawełnę, ale też uwielbiają też kolorować pewne akcje i sytuacje.
I byłam wystraszona. Nie wiedziałam, czy to jest dobry pomysł, czy może powinnam raczej zmusić tutaj w jakiś sposób mojego wtedy jeszcze nawet nie chłopaka, może, no może już nawet, może trochę chłopaka, zmusić go do tego, żeby jednak przeprowadzić się gdzieś do Europy. Myślę, że to byłby wtedy był dobry pomysł, żeby do Europy się przeprowadzić. Natomiast nie miałam zielonego pojęcia, jakie są rodziny meksykańskie, jak bardzo są zjednoczone ze sobą, jak bardzo się kochają, jak ciężko jest się im rozstać. I też sprawa tego, że mój mąż jest dentystą ortodontą, więc też praca tego, żeby pracować gdziekolwiek, to nie jest tak łatwo sobie, że on mógłby w Polsce na przykład być ortodontą, więc pamiętam, że no to było coś takiego, że albo ja mu pozwolę, za przeproszeniem pozwolę, bo to brzmi trochę brzydko, ale ja mu pozwolę pracować i spełniać swoje marzenie profesjonalne, albo to ja przeniosę się do Meksyku i to ja zobaczę, co robić, czy pracować w zawodzie, czy może robić coś innego. A to jest bardzo często taki dylemat, jak na przykład pary są z różnych krajów i wtedy jest kwestia, to gdzie będziemy mieszkali. Jest tak, że często jest, że zawód jednej z tych osób to właściwie nie pozwala zrobić tego transferu do innego kraju. Stąd też to był akurat wasz przypadek, ale tak jak wspomniałaś, rodziny latynoskie są takie bardzo związane z sobą. To ile czasu zajęło, żeby poznać twoich teściów przyszłych? Powiem ci, że to jest też taka fajna historia, dlatego że Miguel bardzo szybko mnie przedstawił swoim rodzicom, bardzo szybko mnie przedstawił swoim znajomym. Co prawda my mówimy tutaj o czasach, tak, kiedy poznawaliśmy się przez internet, ale ja już po paru tygodniach byłam na 50. urodzinach mojej teściowej. To ja tutaj komputer był podawany z ręki do ręki i wszyscy mówili, o to jest Kinga i to tak wyglądało, o to tak wyglądało. Bo wszyscy byli tak blisko kamery i to było naprawdę fajne, to było naprawdę fajne. Ja poznałam wtedy właśnie wiele osób, wielu znajomych Miguela pisało do mnie wiadomości prywatne na Facebooku, mówiąc, już nie możemy na ciebie doczekać, coś ty z nim zrobiła, przecież on o godzinie 23 wychodzi z dyskoteki, żeby do ciebie zadzwonić. To były takie różne sytuacje, które mi były bardzo przyjemne dla mnie. Natomiast tak dokładnie poznałam się z moimi teściami właśnie w dniu, kiedy przyleciałam do Meksyku. Oni przed moim przylotem do Meksyku nie byli w Polsce. Także mówimy tutaj o końcówce maja 2012 roku. Natomiast powiem wam też tutaj to, że moja teściowa uczyła się dla mnie specjalnie języka angielskiego. Kiedy w październiku 2011 roku powiedzieliśmy moim teściom, że przylatuję do Meksyku, to moja teściowa zapisała się na intensywny kurs angielskiego i codziennie po godzinę, dwie godziny uczyła się angielskiego po to, żeby móc ze mną rozmawiać, bo wiedziała, że jak przylecę, to jeszcze wtedy po hiszpańsku no, na pewno mówić nie będę. Także to jest też taka informacja, która fajnie pokazuje to, że są takie rodziny i są tacy teściowie też, którzy naprawdę bardzo się przejmują przylotem przyszłej synowej. Ale to znając takie podejście do teściowych, to na przykład teraz z punktu widzenia już tych kilku lat, no to jest to coś takiego dobrego, że ona się nauczyła tego angielskiego. Czy może lepiej by było, żeby ona się tego nie nauczyła? Ja mam naprawdę cudowną teściową. Powiem wam szczerze, że taka, no nie wiem, w czepku urodzona, ale ja naprawdę nie miałam nigdy żadnego problemu z moją teściową i naprawdę rodzina mojego męża, oni są bardzo ze sobą połączeni, bardzo zjednoczeni. Czasem początki nie były łatwe, na początku było mi dość trudno, bo ja chciałam zwiedzać, chciałam podróżować, chciałam spędzać czas ze swoim chłopakiem, a on mówił, to co, to może pojedziemy do rodziców, to chodź, to coś. I na początku nawet ja bardzo chciałam mieszkać z moimi teściami, więc jak tutaj przyjechaliśmy, to zamiast mieszkać u Miguela w mieszkaniu, ja poprosiłam, żeby przeprowadzić się do rodziców, po to, żebym mogła się nauczyć hiszpańskiego. Nie chciałam być sama po prostu. To taka pułapka. No to wiesz, oni tak z sobą są blisko, rodziny latynoskie, że na przykład teraz po 11 latach, no to na pewno mi powiesz, że no mój mąż to u swojej mamy to spędza tak 2 dni w tygodniu teraz, nie? Spędzamy. Nie jest tak źle?
spędzamy. Akurat teraz jesteśmy, dokładnie trafiłeś w sedno, dlatego że akurat teraz przyjechałam do domu, żeby popracować, ale od poniedziałku na przykład jesteśmy u moich teściów właśnie w domu, a to dlatego, że dzisiaj operują moją teściową, dzisiaj idzie do szpitala, będzie miała operację na kręgosłup, więc postanowiliśmy te kilka dni przed operacją być, bo była bardzo zdenerwowana, widzieliśmy to, że była zdenerwowana. Te nerwy przenosiły się też na mojego teścia, trochę tam na niego pokrzykiwała i go rozstawiała po kątach, więc mój mąż razem ze mną zdecydowaliśmy, że jesteśmy takim po prostu ochłodą dla tego domu tam i dlatego się przenieśliśmy razem z dziećmi na kilka dni, ale rzeczywiście spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu i już mi to nie przeszkadza. Początki były trudne, ale teraz to mi to zupełnie nie przeszkadza. No dobrze, ale wróćmy te 11-12 lat temu. Co na przykład takiej Polce podoba się w Latynosach, czy na przykład kolor skóry, czy poczucie humoru, czy związki z rodziną, czy nie wiem, no może oni są bardziej romantyczni niż my, oschli, zimni Polacy. Jak to jest? To, bo ten romantycyzm, czy romantyzm, jakkolwiek to powiedzieć, ja zdecydowanie wtedy bardzo mi się to podobało, że... Ale na czym to polega? To kwiaty są, to wyznanie miłości już po... Na przykład na pierwszą randkę naszą internetową Miguel kupił mi kwiaty. Wyobrażasz sobie, że randka pogaduchy na internecie, nie? Ale to taki sticker na internecie, to łatwiej. To był bukiet kwiatów, nie wirtualny, to był realny bukiet kwiatów, który on mi kupił. Powiedział do mnie, że co prawda teraz widzimy się przez internet, ale te kwiaty, gdybym ja go była, mógł mnie teraz pojechać po mnie odebrać z domu, to te kwiaty bym dostała. Także to było fajne. Grał mi na gitarze, to wiesz, no teraz po akurat w przyszłym tygodniu będziemy mieć 10. rocznicę ślubu, więc to się zmieniło oczywiście przez te 10 lat. Nie gra mi na gitarze, jak kwiaty dostaję na urodziny i na rocznicę ślubu. Ale wtedy to było zupełnie inaczej. Jakoś pamiętam, że no rzeczywiście no każdy, początki każdego związku są różne, ale to, że był taki romantyczny, bardzo mi się podobało. To, że tak dużo pytał, też no wtedy uczyłam go trochę też bardziej angielskiego, bo on mówił po angielsku, ale no, była różnica, także to, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, czasem się gdzieś tam mieszał i mówił, że coś zrobił na przykład, a jeszcze tego nie zrobił. Ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe. Więc jak najbardziej te początki były fajne, nawet spaliśmy z otwartymi komputerami, nie? Wiesz, on miał u siebie komputer otwarty i gadaliśmy, w którymś momencie po prostu zasypialiśmy i okazywało się, że rano budzimy się, ja ktoś tam, wiesz, ślina gdzieś tutaj ktoś chrapie, tutaj masz, wiesz, włos każdy w jedną stronę, także to było fajne. Nie było to łatwe początki, bo jednak związki na odległość są trudnymi związkami. Wiele osób mówiło, że to nie przetrwa po prostu, no bo jak to jest w ogóle, jaka możliwość jest, żeby to przetrwało, ale udało się. No. Teraz jakie były na przykład zgrzyty, gdzie tutaj trzeba się było dotrzeć? Na pewno ja jestem osobą, przynajmniej byłam na początku, bardzo punktualną, więc zgrzytem było to, że nie mogłam znieść tego, że mówimy, że będzie o 16, przyjeżdża o 17, albo że idziemy na imprezę i na zaproszeniu, nie wiem, na urodziny do kogoś, albo na ślub do kogoś, nawet wesele, że na zaproszenie jest godzina 20, a on o 20:30 dopiero idzie się kąpać, bo przecież nikt o 20 nie przyjedzie na imprezę. No początki były też właśnie takie te, że no rodzina, bo żebyśmy tak cały czas, wiesz, blisko rodziny i to było takie trochę stresujące dla mnie. Ja chciałam być więcej z nim niż więcej być z moimi teściami czy z moimi szwagrami. Wiesz co, to może było to nie, ja, nie, nie, my jesteśmy oboje też spod znaku raka, więc ogólnie jesteśmy osobami, które jakoś nie kłótnia to jest jakoś takie chyba ostatnie, co się robi. Nie? Ja ogólnie my bardzo dużo rozmawiamy i nie było od samego początku, nie miałam problemu z tym, żeby się komunikować. Potem to, co po jakimś czasie się pojawiło, jeżeli chodzi o to, dlaczego się kłócimy, to wychowanie dzieci też na pewno. To, że Miguel uwielbia swoje popołudniowe drzemki, a ja w ogóle nie wyobrażam sobie, dlaczego ludzie mogą spać popołudniami. W ogóle skąd pomysł na to, żeby spać popołudniami? Śpisz popołudniami, chcesz powiedzieć? Że... Dokładnie. Nie wiem, jaka jest potrzeba. Noc jest od spania. No ale dobra. No, ale
No ale wy jesteście trochę bardziej na północ od nas, stąd też no, my tutaj mamy takie głupie wytłumaczenie, że tutaj jest bardziej gorąco może, choć teraz jest bardziej gorąco u was niż u nas. No, Okej, no. okay. No dobra, spoko, ale wiesz, ja i tak dalej nie rozumiem, dlaczego ludzie śpią w ciągu dnia. No więc ja, to była taka sytuacja, że na przykład miałam, nie wiem, zadania domowe dzieci jednego, drugiego, oprócz tego swoje zajęcia i tak dalej, więc czasem było tak, że wiesz, widzisz go śpiącego, jeszcze chrapiącego, a tutaj dziecko z jednej strony chce coś, drugie dziecko chce coś, więc to było coś takiego. Ale ogólnie naprawdę kłócimy się bardzo mało. Nie wiem, czy to jestem ja, czy to jest on, czy to ogólnie jesteśmy my, ale rzadko się zdarza, że się kłócimy. Także to chyba dobrze, niech tak zostanie, żeby nie było, że tam, wiesz, zaraz będę musiała pukać w niemalowane czy coś. Ale czy na przykład jest takie inne podejście, jeśli chodzi o relacje między rodzicami a dziećmi, na przykład w Polsce, rodzice inaczej wychowują dzieci, a na przykład w Ameryce Łacińskiej inne mają podejście trochę. Tutaj coś o tym słyszałem, ale ciekawy jestem Twojej Mi opinii. się wydaje, że tutaj są bardziej zrelaksowani rodzice po prostu, nie? Tutaj jest impreza i dziecko się zaprowadza, bierze się dziecko na imprezę i dziecko śpi na trzech krzesłach, nie? I trzecia nad ranem i nikt się nie martwi o tym, że to dziecko powinno być w swoim łóżku, tylko dziecko jest. Mi się wydaje, że to jest relaks. Po prostu są dużo bardziej zrelaksowani, przynajmniej tacy są, wydaje mi się, rodzice w Meksyku. Moja teściowa też. Jest taką, że daj spokój, zostaw, przecież to jest dziecko, on to musi zrobić, to jest jego natura. Natomiast ja jestem, krzyczę i krzyczę i jestem matką taką właśnie krzyczącą, która gdzieś tam ustawia cały czas swoje dzieci, bo tego się nie powinno zrobić, to przestań, tobie, to co tobie niemiłe i tak dalej. Także mi się wydaje, że to jest to. Kwestia tego, że naprawdę tutaj jest chyba większy relaks. Jak urodziło się moje dziecko, to nikt nie przejmował się tym, że jest godzina pierwsza, druga i ja jestem tutaj z dzieckiem świeżo po narodzinach. Oni siedzieli, gadali, wiesz, wspominali, jak to było, kiedy oni byli małymi dziećmi albo kiedy coś tam ze swoimi. Natomiast ja już po prostu, wiesz, mówię, Boże, idę spać, nie? No, a Michiel mówi, dobra, to stoi idź spać, to i to, idź spać, a my tutaj będziemy jeszcze dalej rozmawiać. Także no, oni są na pewno, wydaje mi się, dużo bardziej towarzyscy i te dzieci są po prostu no, totalnie częścią życia. Znaczy, idziesz gdzieś, idą dzieci, robisz coś, idą dzieci, te rodziny, mam wrażenie, że są naprawdę dużo bardziej ze sobą zjednoczone niż rodziny w Europie. Ale ja zauważyłem taką dużą różnicę, że na przykład w Polsce dzieci wychowuje się w miarę krótko, jest jakaś dyscyplina. W Ameryce Łacińskiej za bardzo tego nie ma. I dla przykładu, gdy mamy tutaj jakieś święta narodowe i bardzo dużo tutaj przyjeżdża lokalnych, i wtedy oni przyjeżdżają z całymi rodzinami, i te dzieci wtedy wychodzą. I tak siedzimy i na przykład, no, idzie dziecko. Nie, nie idzie. Dziecko skacze i się drze. I tak myślimy. Przecież mieliśmy no, syna i córkę, prawda? I nasz syn nawet, no wiadomo, energia i tak dalej. No, no on nie skakał i się nie darł, no bo to by było tak, że zaraz by się go spytała, dlaczego się drzesz? No i on stwierdza, no ja nie wiem. No to po co się drzesz? No bo Potrzebę, się jest nie to drze. potrzebę Ale i. tutaj znowu daje się taki luz, taki, a nie, niech sobie robi, co chce i tak dalej. No to też inny taki przykład, że gdzieś tam byliśmy w restauracji i nagle dziecko podchodzi z jakiegoś innego stolika i zaczyna, wiesz co, od ciebie ze stolika zabierać nóż, zabierać widelec i zaczyna się tym bawić i tak, hej, no nie masz mamy i taty, my tutaj chcemy ten widelec no, użyć do czegoś. I tak takie inne podejście. Ja o tym słyszałem jeszcze zanim myśmy tutaj przyjechali, ale potem tak no, pomału zobaczyliśmy, że faktycznie no, różnica jest kolosalna tutaj w sumie. Ale czy nie sądzisz na przykład, że takie luźne podejście do wychowania dzieci to potem ma jakieś konsekwencje, jak oni są dorośli? Mi się Jak ci się wydaje, że wydaje? większe konsekwencje ma te nieluźne wychowanie. Ja jestem właśnie z nieluźnego wychowania i dlatego teraz jestem taką mamą, jaką jestem, czyli bardzo strofuję swoje dzieci. Nie rób tego, nie dotykaj, nie podchodź, nie drzyj się, usiądź, zaczekaj. Natomiast Miguel jest z tego lekkiego wychowania i wydaje mi się, że mniej terapii potrzebuje niż ja. Także jeżeli tu o to chodzi, to ja bym chyba bardziej poszła w takie luźne wychowanie, ale z limitami. To znaczy, jak tutaj to się mówi nawet, nie, to jest education con limites albo amor con limites, czyli kochamy, dajemy limity, czyli ja potrzebuję też szukać tego złotego środka, bo mój mąż, on jak najbardziej też stawia limity.
limity i stawia granice. Natomiast on jest bardziej właśnie latynoski w wychowaniu, znaczy on wie, że dzieci potrzebują skakać, dzieci potrzebują krzyczeć, dzieci potrzebują się moczyć na deszczu, bawić się błotem. Ja natomiast patrzę na tą koszulkę i się stresuję, mówię, Boże, te koszulki się już nie domyje, nie? To już to... Nie wiem, co oni tu mi robią, ale coś tam... I jest coś takiego, że jak na przykład małżeństwo jest i oni są z tej samej kultury, no to wtedy jest tak, że to taką dyscyplinę to trzyma ojciec. A u ciebie, ty mówisz, że u was jest właśnie odwrotnie. Tak. To jest takie luźne podejście ojca, a matka to już taka bardziej trzyma dyscyplinę. No, na ogół to jest odwrotnie. No ciekawe, ciekawe. Może w Polsce jest odwrotnie, dlatego że tutaj jest matriarchat, jeśli chodzi o Meksyk. Znaczy na czele rodziny, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jest matka, a tato jest tatem dochodzącym, tato jest tutaj osobą, która jest proveedor, tak? Czyli to jest osoba, która daje pieniądze na to, żeby rodzina miała co jeść, ale tato się nie miesza do edukacji. Znaczy nie ma opcji, że dziecko pójdzie do taty i powie, tato mogę coś tam, tato powie, idź zapytaj się mamy. I taki jest Meksyk. Ale u was w rodzinie jest podobnie, tak? Oczywiście, tak. No. Powiedz Kinga, jak tam twój hiszpański? Muy bien, excelente, perfecto, soy maestra de español. O kurczę, zazdroszczę ci, a widzisz, wczoraj byłem u fryzjera, i kurczę, wydawało mi się, że mój hiszpański, choć on taki nędzny jest, no ale przynajmniej wytłumaczyłem, że median to połowę chcą, żeby mi obcięli. Jak mnie obcięli, no to wygląda, jakbym z wojska uciekł i teraz, wiesz, będę musiał czapkę nosić przez jakiś czas. Na ogół jest tak, że albo masz pracę, gdzie musisz używać ten język, albo jak, wiesz, weźmiesz ślub z osobą już tam i na przykład musisz rozmawiać, w inny sposób nauczyć się nie da. To można sobie iść do restauracji, gdzieś tam jakieś można. Podstawy, ale ja tak może bardzo nie. Ja się nauczyłam bardziej z sąsiadami niż z moją rodziną, dlatego że Miguel mówił po angielsku, moja teściowa, kiedy przyjechałam, mówiła już po angielsku, moi szwagrzy też i najbliżsi znajomi mojego męża też mówią po angielsku, więc nie miałam problemów, jeśli chodzi o język angielski. Na początku byłam taka trochę, takim zbuntowana byłam bardzo, powiedziałam, że nie będę uczyć hiszpańskiego, bo dopiero co nauczyłam się angielskiego, zdobyłam poziom C2 z angielskiego, więc dlaczego ja mam w ogóle uczyć się teraz hiszpańskiego i dopiero co się nauczyłam innego języka. Natomiast jechałam z moim teściem do pracy, zaczęłam uczyć języka angielskiego tutaj w jednej szkole i on mnie zawiózł, woził mnie do pracy i on nie mówi po angielsku, więc mówił do mnie po hiszpańsku, pomimo tego, że ja rozumiałam po prostu mały procent tego, co on do mnie mówił, ale któregoś dnia zaczął płakać. Jak mówił, to płakał i opowiadał historię o swojej mamie, bo mama miała cukrzycę, zmarła na cukrzycę, ogólnie to były bardzo ciężkie, trudne czasy dla niego. Bo zmarł w wieku 46 lat, zmarł jego tato też, kiedy on miał 20 parę lat, więc to dla niego było bardzo trudne wszystko. I ja wtedy przyjechałam do domu i powiedziałam do mojego męża, ja muszę się nauczyć hiszpańskiego. I zaczęłam brać lekcje prywatne. To nie tak, że się uczyłam, że ktoś mnie uczył, tylko normalnie poszłam do nauczyciela, prywatnego nauczyciela języka hiszpańskiego i z nim uczyłam się 3-4 razy w tygodniu, więc naprawdę intensywnie uczyłam się tego hiszpańskiego i zaczęłam rozmawiać z ludźmi na ulicy, znaczy z sąsiadami, dlatego teraz mogłam pójść opierdzielić sąsiada, bo to z nim po prostu od pierwszych dni rozmawiałam i on się mnie pytał, a Kinga, a jak tam w Polsce, a co wy jedzie w niedzielę w Polsce, nie? A jaka jest pogoda, a jak twoja mama? No i ja tak najpierw mówiłam tylko bien, gracias i uciekałam. No a już następnego dnia było mi głupio, on znowu mnie pytał to samo, jaka jest pogoda w Polsce. No i ja już zaczynałam wtedy, mówię dobra, słońce, zimno, ciepło, dobra, wymyślimy. Więc to oni tak naprawdę sąsiedzi pomogli mi tego hiszpańskiego się nauczyć. No i też dzieciaki w szkole, bo niby dzieci w szkole wiedziały, że ja tylko po angielsku mówię i że dlatego to były też takie zmuszone do tego, żebym ja mówiła, żeby one mówiły do mnie po angielsku. Natomiast one absolutnie miały to gdzieś. Czyli podchodziły, waliły do mnie hiszpańskim, po prostu wszystko po hiszpańsku i wiesz, ja musiałam po trochę się tak uczyć. Także tutaj się nic nie przejmuj. Nauczycielkę masz, także jak coś, to dajesz znać i zaczynamy intensywnie. Ale wiesz, no to w naszym przypadku jest to zupełnie inaczej. Mieszkałem w takiej closed, gated
community jest tak, że tutaj na 20 rodzin, które mieszkają na stałe, bo tak, no to mamy 120, tylko że wiesz, no rzadko kiedy tutaj przyjeżdżają, właściwie na 20 rodzin tylko lokalni Panamczycy to jest jedna rodzina. A tak, no to wszyscy obcokrajowcy i każdy mówi po angielsku. Po I angielsku. właściwie oprócz Musisz, wiesz, wyjść poza pracowników to. swój ten bezpieczny krąg, nie? Tak naprawdę wyjść jak Ale wiesz, my lubimy te taki bubble, my lubimy. A tutaj wyjedzie się, wiesz, za drugą stronę gate, już jest na wakacjach, ale to właściwie mieszkanie w takim bubble, ja wiem, że to większość osób mówi, a nie, to trzeba się tak zbratać, z tymi się wtopić. Ale wiesz co, no z drugiej strony właściwie, no jak nie ma innego wyjścia, no to trzeba. Ale jak nie ma takiej konieczności, żeby się wtapiać, no to też nie jest aż takie złe. Tu może być zboczenie zupełnie trochę, inne jeśli chodzi zdanie. o wywiady, że to ja mam ochotę zadawać ci pytania, a nie na nie odpowiadać, ale no, to ciekawe, bo nie wiem, jakie są Panamczycy, czy oni są bardzo różni od Meksykanów. Tutaj trzeba byłoby zobaczyć, może są bardziej zamknięci albo bardziej jeszcze nawet otwarci, chociaż chyba bardziej otwartym od Meksykanów to ciężko chyba. Znam ludzi z Argentyny, znam z Urugwaju, Paragwaju, natomiast nie miałam okazji rozmawiać z mieszkańcami Panamy. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, to najbardziej takim krajem, który jest inny w porównaniu do tej pozostałej części Ameryki Łacińskiej, nie mówię o języku, tylko bardziej o kulturę, to jest Argentyna. Oni są bardziej europejscy niż latynoscy. Właśnie, tutaj się mówi, oni tu mają taki nos, tak up trochę i tak traktują wszystkich innych. No ale jeśli chodzi o Nawet tę ekonomię, to hiszpański, dobrze nie stoją. ich hiszpański też już jest inny, także to też bardziej jest hiszpański, europejski. Oni mówią tortilla, nie mówią tortilla. Także oni są bardziej, tak, to jest prawda, to jest prawda. Oni są bardziej europejscy niż latynoscy, niż Ale Amerykanie. czy braliście w ogóle na przykład pod uwagę, żeby gdzieś indziej się przenieść? Czy braliście na przykład tylko Polskę i Meksyk i wszystko? I wybraliście Meksyk. W zeszłym roku powiedziałam do mojego męża, że co na to, jakbyśmy do Norwegii się przenieśli, bo koleżanka do mnie dzwoni i mówi: Kinga, potrzebują dentystów tam u mnie i płacą świetne pieniądze. Ja mówię: ty zwariowałaś chyba. Ja mówię: gdzie bym migała do Norwegii? Przecież on by tam dostał nie odleżeń, tylko odmrożeń pewnie. Ale nie, naprawdę, jeżeli to byłaby Polska, zdecydowanie. My wiemy o tym, że rodzina jest na pierwszym miejscu i to ci powiem. Ja po tylu latach wiem, że lepiej jeździć Fiatem niż Ferrari, ale mieć babcię blisko. To jest zdecydowanie. No Zdecydowanie. to jednym słowem, ewentualnie jakby ta Norwegia weszła, to tylko z teściową, rozumiem. No dobrze, ale Nie, czy na przykład. byłaby teściowa, teść, szwagrzy i tak dalej. To mówisz, to byłoby przynajmniej jakieś 15 osób. To w takim razie myśleliście o czymś takim, ale czy na przykład widzicie się już do samego końca w Meksyku, czy na przykład może myślicie, że za kilka lat, za 50 lat może się wam zmieni i bierzecie taką opcję pod uwagę? Zdarzyć. Nie, wszystko się może zdarzyć. Znaczy, ja jestem bardzo otwarta i jeżeli byłaby taka opcja, jeżeli tak naprawdę tutaj będę szczera, jeżeli w którymkolwiek momencie poczujemy się w jakimś niebezpieczeństwie albo będziemy wiedzieć, że sytuacja na przykład naszych dzieci wymaga przeprowadzenia się do innego kraju, bo nie oszukujmy się, Meksyk nie jest łatwym krajem do mieszkania, a wszyscy wiemy, jak jest, jeśli chodzi też o bezpieczeństwo tutaj. Więc jeżeli w którymkolwiek momencie Miguel albo ja poczulibyśmy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, to nie zastanawiamy się. Bierzemy dzieci, walizki i lecimy do Polski. Jest nam tu dobrze. No i wiadomo, i wtedy trzeba i teściową, i teścia, więc w takim razie dużo was by było wtedy To nie naraz. byłoby najpierw my, a potem może byśmy ściągali teściów i teściową. Teścia i teściową. Kingon, to w takim razie podziękuję ci za to interview i w przyszłości może zdecydujemy się na jakieś inne, ale już konkretny jakiś temat, żebyśmy go tak wycisnęli do samego końca, ok? Jasne.